Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu naszych obrad. Również druk w projekt uchwały w trybie jednego czytania. Przypominam, że zgodnie ze statutem minął termin składania autopoprawek, a termin poprawek należy zgłaszać do zakończenia dyskusji nad projektem do prowadzącego obrady. Punkt dotyczy zmiany uchwały nr 77/1167/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia. Zdrowy Kraków 2013-2015, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1492, referuje pan dyrektor Michał Marszałek. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, niniejszy projekt zakłada ustanowienie dwóch programów zdrowotnych. Oba dotyczą przedsięwzięć z zakresu opieki nad matką i dzieckiem oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Są to program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, a także program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat zamieszkałych w gminie miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Oba te programy oczywiście obligatoryjnie posiadają pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. W tej kwestii pozytywną opinię jednomyślnie i jednogłośnie wydała Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w trybie w bloku głosowań.